Witajcie, cześć, dzień dobry. Przed nami kolejny temacik 1.7 CRDI silnika montowany w marce Hyundai bądź Kia. Generalnie drążymy dalej temat zatartego silnika i złego jego spalania, które miało bardzo duży wpływ na to, co poruszałem już na innych filmach, czyli zaklejenie pierścieni w końcowej fazie, a poprzednio zabicie kolektorów ssących i oczywiście uszkodzenie klap wirowych. Natomiast musimy się skupić na pewnej rzeczy, ponieważ zawsze padają pytania, skąd w takim układzie w systemie zasilania silnika, czyli kolektora ssącego, pojawił się nagar, olej i tak dalej. Więc od razu powiem pokrótce, żeby nie naciągać na czas niepotrzebnie i zbędnie. W każdym kolektorze ssącym pojawią się zawsze odrobinki tego oleju ze względu na to, że jest odma, więc silnik zawsze w jakiś sposób wypluje w oparach po części olej, mimo że powinien być odseparowany, jak i również turbina, ponieważ w każdym jednym turbodieslu, bynajmniej ja nie spotkałem diesla z turbiną, który nie miał tendencji po części do wyrzucenia oleju, który zgromadził się gdzieś tam w kolektorze, w interkulerze i tak dalej, i tak dalej. Co przed nami mamy? Przed nami mamy kolejną rzecz układanki, czyli chłodniczkę spalin. I teraz dotyczy temat silników, w których zdarzy się sytuacja taka, że na przykład pojedziecie takim samochodem przy spokojnej jeździe. Mówimy tutaj oczywiście o rozgrzanym silniku, bo tutaj wtedy ta chłodniczka dopiero ma sens całkowitej pracy, taka jak jej natura przewidziała. I może się zdarzyć sytuacja, że komuś samochód zaczyna szarpać, zaczyna się jakieś dziwne zadymienie. Pominę kwestie, które już poruszałem na innym filmie, otóż częste wypalanie DPF-a, które jest spowodowane oczywiście złymi spalinami, czyli nieprawidłowością w komorach spalin. Inaczej ten DPF by się nie wypalał, chyba że mówimy o kwestii takiej, w której ten filtr już najnormalniej w życiu stracił swoje właściwości. A jeżeli zostaje tylko zabijany niepotrzebnymi spalinami, które są złą mieszanką powietrza z paliwem spowodowane, no to w ten czas już jest zupełnie inny temat. Natomiast na czym się skupiamy dzisiaj? Skupiamy się na tym, jeżeli w samochodzie macie zamontowany taki właśnie jak tutaj układ chłodniczki spalin, mamy dwukomorową oczywiście chłodniczkę, jest zawór tutaj ciśnieniowy, który się otwiera, tam w środku mamy przepustnicę, która otwiera jedną bądź drugą klapkę, bądź wypośrodkowana. Mamy układ oczywiście wykonawczy komputera, czyli siłownik EGR-a i sam zawór EGR tutaj. Przez chłodniczkę spalin przelatuje sobie ciecz. Oczywiście ta ciecz, która chłodzi silnik, również ma chłodzić to urządzenie, które właśnie widzimy tutaj przed nami. Ale sytuacja może się zdarzyć bardziej drastyczna dla osób, które oczywiście mają taki układ działający, nie mają OFA, czyli w systemie, w którym to wszystko powinno pracować, więc w ten czas następuje co? Jeżeli silnik jest gorący, komputer rozpoznaje, że temperatura spalin jest wysoka, w ten czas cała chłodniczka zaczyna robić robotę, zaczyna chłodzić te spaliny, które ponownie są dostarczane za pomocą zaworu tego EGR-a, doprowadzone są ponownie do komory spalania, przez co ta temperatura spalin jest obniżana na wydechu. Ale muszę się z Wami podzielić pewną kwestią, ponieważ to może się zdarzyć praktycznie rzecz biorąc każdemu, bo niestety wpływu na to nie mamy. Ten olej, który jest zasysany, może mieć jakiś tam skutek później bardziej ciężki, większy. Otóż, co udało mi się namierzyć? W tej chłodniczce jest normalna zamontowana chłodnica, taka jak w pojeździe, bym powiedział, przez którą przelatuje ciecz. Tylko że ona jest cała wykonana z układu, z materiału nierdzewki, żeby po prostu nie dochodziło do jakiejś tam korozji. Był odporny na temperaturę, ponieważ przez środek przelatują zarówno spaliny, jak i przelatuje ciecz. W układzie oczywiście zamkniętym ciecz, nie dostaje się do komór silnika, oprócz układu chłodzenia. Natomiast
Ta chłodniczka, która została wyjęta z silnika właśnie tego 1.7 CRD i 136 koni, być może też jest montowana w silnikach o innej mocy. Może ona troszeczkę inaczej wyglądać mogłaby, aczkolwiek nie musi. Być może są takie same, nie wiem, wszystkiego nie znam. W każdym razie, do czego zmierzam? Chłodniczka zdemontowana, okazało się, że klapy wirowe w tym samochodzie były uszkodzone, były pozaklejane, pozamykane i na silniku zatrzymały się pierścienie na cylindrze pierwszym. Ale żeby taki silnik wyremontować, najpierw trzeba sobie zrobić malutki doktorat i ustalić, co powodem było tego, że te pierścienie się faktycznie zakleiły. I otóż okazuje się, że w tej chłodniczce, tutaj od tej strony, udało mi się, znaczy może nie tak, że udało się, natomiast nalałem ciecz. Tej cieczy do środka, którą chciałem wypłukać, umyć ten zawór, łącznie z tutaj, znaczy umyć chłodniczkę łącznie z zaworem, wierzcie mi, weszło dosłownie może niecałe 50 ml. No kurczę, nic by dziwnego nie było, wiadomo, że jest tam kupa metalu i tak dalej. Natomiast po zastosowaniu środka, który służy do czyszczenia egiera, czyli do mycia egiera, takiego, w której można tego egiera zatopić. Ja zrobiłem sobie eksperyment i tym środkiem zalałem właśnie tę chłodniczkę. Z tej chłodniczki oczywiście wylałem kupę błota, kupę nagaru. Mycia oczywiście było bardzo dużo, ale niemniej jednak chodzi o co? Że ta chłodniczka na aktualną chwilę po wyczyszczeniu, po wymyciu tego całego błota, tego szlamu, który wypłynął ze środka, gromadzi około, strzelę powiedzmy gdzieś tam, tak pi razy drzwi nie mierzyłem, ale spokojnie około 200 ml ona mieści cieczy, które bym strzelał. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś robi sobie eksperyment, czy faktycznie wejdzie 200, ja tak strzelam, mniej więcej w ciemno, ale taka mniej więcej jest różnica, co świadczy o tym, że spaliny, które powinny zostać schłodzone i dostarczone ponownie do silnika w celu ograniczenia temperatury spalin, niestety nie trafiały do silnika, bądź trafiały bardzo kulawo schłodzone, czyli ta temperatura spalin była podnoszona przez właśnie złą strukturę wewnętrzną samej chłodniczki, ze względu na to, że ona po prostu najnormalniej w życiu była zabita takim szlamem, takim błotem. No i ktoś by powiedział tak, no dobrze, okej, wszystko zgoda, ale skoro nie dostawały się niepotrzebnie te spaliny ponownie, no to powinno być ok. Natomiast komputer miał wyraźnie wyliczone masy powietrza aktualne względem zakładanych. On wiedział, że po otwarciu zaworu, jeżeli sobie jedziemy tam spokojną prędkością, przyjmijmy 60-70 na godzinę, to zawór nasz jest otwarty w granicach, no i tu strzelę, bo to wszystko zależy od obciążenia, od ułożenia terenu i tak dalej, masy pojazdu. Tutaj na to jest czynników wiele, ale strzelmy powiedzmy, że w granicach 40% jest otwarcie tego ogiera, czyli tyle on się uchyla i tyle przez tą chłodniczkę powinno te 40%, może nie 40%, bo 40% jest jego uchylenia, ale strzelmy, że te 40% powiedzmy tego powietrza było dostarczane schłodzonego z powrotem do silnika tych spalin. A poprzez zapchaną chłodniczkę niestety uniemożliwiało to dostanie się dalej, a to co po części się dostawało nie miało możliwości schłodzenia i cały cykl pracy został już zaburzony ze względu na to, że dawki zupełnie zostały, znaczy dawki zostały te, które były, ponieważ komputer steruje dawkami paliwa, ale wszystko zaczyna się od pierwszego etapu, czyli od przepływomierza powietrza. Przepływomierz powietrza, nadając komputerowi informację, jaka masa przebiega powietrza, daje mu jednocześnie informację o tym, jakie powinien wysterować dawki paliwa, żeby były dostosowane. I on wie, że po otwarciu zaworu masy powietrza powinny się zmienić, ale on nie wie fizycznie, że to coś zostało zapchane, przez co w całym procesie spalania, jeżeli ktoś oczywiście nie ma OFA, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko układ pracujący, w całym procesie spalania ma podwyższoną temperaturę spalin. Jeżeli jest temperatura spalin podwyższona, bo jednocześnie to powietrze, które się przedostaje, nie jest schłodzone, ponieważ chłodniczka zabita jest szlamem, błotem, który ma wpływ bardzo duży na ochłodzenie tych spalin, a z drugiej strony jest mniejsza przepustowość tego powietrza, tych spalin, które się przedostają ponownie do silnika,
no to w ten czas jednocześnie temperatura spalin będzie wyższa, ponieważ on tego tutaj nie widzi zapchanego elementu, bo tu już dalej przepływu mierza nie ma, on wie tylko na podstawie tego, co dostał na wejściu zaraz za filtrem powietrza. I w ten czas ta temperatura spalin na układzie wydechowym, która jest łapana przez czujnik spalin, daje informację do systemu komputera, który uznaje sytuację, że nasz filtr, który jest zamontowany, czyli ten DPF, jest przytkanym filtrem, bo ta temperatura faktycznie się podniosła. Mimo że on jest w stanie wyliczyć sobie między wejściem a wyjściem, że to ciśnienie faktycznie się nie różni, to mimo to zdarza się, że on włącza wielokrotnie wypalanie tego DPF-a, ponieważ on widzi tą temperaturę wysoką na spalinach. I powodem tego tutaj właśnie może być już to, co zaciągając oczywiście się z powrotem na kolektor sący poprzez EGR, robi się takie koło po prostu błędnie niepotrzebne. Cały ten szlam, to wszystko ograniczone, dostaje się na ten kolektor sący, te klapy. To wszystko zaczyna narastać, co oczywiście tutaj też ma bardzo duży wpływ na to styl naszej jazdy, bo jeżeli my jeździmy samochodem, w którym robimy bardzo duże trasy, to też tutaj będzie miało znaczenie to, jak my na tych trasach jedziemy, bo jeżeli my na trasie będziemy jechali sobie bardzo delikatnym gazem za każdym razem, to mimo to te spaliny w jakiś tam sposób ten układ nie zgromadzi, ze względu na to, że inaczej spaliny są gromadzone w układzie samochodu, który jest często odpalany, gaszony, gdzieś tam na skrzyżowaniu ruszamy i tak dalej, więc zatrzymujemy się na postoju, te spaliny zostają wychładzane, oczywiście jest silnik gorący. Natomiast na trasie, jak my lecimy, to tego o wiele mniej się gromadzi. Także jeżeli ktoś stosuje buta przysłowiowo większego, czyli ci wyciska bardziej z silnika, jednocześnie cały ten szlam wyciąga. Natomiast przy delikatnej jeździe, no wierzcie mi, że niestety nie ma możliwości, żeby wyciągnąć z chłodniczki spalin, z kolektora ssącego, z przepustnicy, która jest tam po drodze, całe to oczywiście błoto, które jest. Co mogę więcej powiedzieć tutaj o tym elemencie? Ja osobiście zalałem sam zawór tutaj tym koncentratem, który jest dostępny w sieci do zalewania układu DPF-a. Sprawdził się bardzo dobrze. Oczywiście później wymaga to wypłukania dużej ilości wody, wydmuchania. To samo zrobiłem tu od tej strony tutaj. Może tego nie widać. Tu oczywiście na wejściu wszystko zostało zalane. I postało sobie to, można powiedzieć, prawie całą dobę, czyli prawie 24 godziny. Po czym wielokrotnie wypłukiwanie wodą powodowało, że tego błota naprawdę uzbierało się mnóstwo. No i oczywiście to wszystko miało wpływ na to, że ten DPF się włączał wielokrotnie. A dlaczego włączał się wielokrotnie? No to jasna sprawa, bo temperatura była uniesiona. Natomiast przełożyło się to bardzo negatywnie i bardzo źle na zatarcie silnika. To się generalnie przyczyniło bardzo dużo. Ze względu na to, że DPF montowany w tych pojazdach, który jest, oczywiście mówimy tutaj o Euro 5C, montowany jest DPF suchy, czyli DPF, który nie jest podlewany paliwem, tylko na silniku zwiększane są dawki paliwa. A jak są zwiększane dawki paliwa, chociaż już tu mówiłem już na innym filmie, no to te dawki paliwa powodują zwiększenie temperatury jednocześnie spalin, później wypalanie tego DPF-a, jeżeli jeszcze to jest możliwe. Natomiast po części to paliwo przedostaje się przez pierścienie do komory silnika i dlatego zdarza się, że komuś tego paliwa przybyło. I tak to właśnie się później odbija na innych kwestiach. Natomiast jeszcze pokrótce, żeby Was nie blokować, powiem o takiej pewnej rzeczy, że olej tutaj będzie miał bardzo duże znaczenie, jakie jest. Dziwi mnie tylko kwestia taka, że producenci przewidują stosowanie oleju w tych pojazdach 5W30, 5W40. Natomiast jeżeli byśmy się skupili na tym, co tutaj na tym ekranie mam, ja może to postaram się przybliżyć.
No widać to? Myślę, że będzie widać, nie? Jakby coś to krzyczcie. Generalnie, co tutaj mamy? W górnej części mamy pokazaną temperaturę. Przy jakich temperaturach powinniśmy jaki olej stosować? Minus 30 do plus 50 stopni. To są temperatury zewnętrzne. No plus 50 to już nie daj Boże, żeby taka temperatura była. Niemniej jednak jest pokazane, że do minus 30 stosujemy 0W30, do minus 20 5W30, do minus 10 10W30 i oczywiście, przepraszam, to jest taka pośrednia zrobiona skala, taka mniej więcej między 20 a 30, czyli źle powiedziałem, czyli mamy tak, 30 i minus 30, to znaczy minus 30 to mamy zerówkę, 25 na minusie, tak powiedzmy, bym strzelił do 30, to mamy 5W30, później do minus 15 stopni stosujemy 10 i 15 możemy zastosować do silnika, który pracuje, oczywiście 10W40 pracuje w silnikach do temperatury zewnętrznej minus 10. No ja osobiście uważam rzecz taką i to oczywiście stosuję u siebie, wy tego nie musicie. Nie mieszkamy gdzieś na Antarktydzie, nie mieszkamy gdzieś, kurczę, na Sybirze, żeby te temperatury faktycznie, te minus 30 były. I tak jak u mnie w silniku producent przewiduje olej ten przedostatni, czyli 5W30 do minus 20. No wierzcie mi, że takie temperatury u nas prawie rzecz biorąc już prawie nie występują, więc można powiedzieć, że lato jest długie, jeździmy na tym oleju. Już można powiedzieć przy temperaturach faktycznie wyższych, nawet jeżeli przymrozek się zrobi, to na parę dni i na tym tyle. Natomiast ja osobiście wlewam 10 zamiast 5. Olej jest bardziej kleisty, bardziej gęsty. Ja wiem, że silnikowi by było ciężej podczas pracy w temperaturze minus 20, ale no, wierzcie mi, ostatnio tego minus 20, no to naprawdę, jeżeli jest faktycznie już gdzieś tam, to bardzo krótko w nocy. Ale temperatury minus 10 jeszcze możemy trafić. No, tak to wygląda właśnie z kwestii oleju, który ma bardzo duży wpływ na to, jakie mamy smarowanie, co powoduje zatarcie i tak dalej, ale to jest temat zupełnie odbiegający. Dlatego też nie będziemy kwestii dalej drążyli, ale myślę, że tutaj ten filmik coś Wam może pomóc. Więc jeżeli będziecie mieli problem z częstym wypalaniem DPF-a, jakimiś szarpaniami takimi, które są gdzieś zbędnie niepotrzebne, no to już w ten czas może to być sytuacja taka, że nasz sam zawór, czyli część wykonawcza, jest gdzieś przycierająca się, czyli gdzieś tam na przykład uchylony jest, te spaliny sobie zaciąga przez cały czas i już jest zaburzone powietrze, czyli ta masa powietrza jest zaburzona, bądź sama chłodniczka jest zabita, a jak wiecie, kiedyś poruszałem na podstawie dwulitrowego silnika, że ta temperatura spalin ma bardzo duży wpływ na zadymianie, bo jest wyliczone, jaka powinna być, a jest zupełnie inna. Także zapraszam do komentarzy, liczę oczywiście na łapeczkę w górę, dzielę się tym, co mogę, ale generalnie, jeżeli macie problem z szarpaniem, z takimi właśnie objawami, zwróćcie uwagę na to, bądź udajcie się do kogoś, kto zajmuje się mechaniką pojazdową. Nie bójcie się odkręcić chłodniczki spalin. Ja rozumiem, że to się wiąże z odkręceniem węży, czasem spuszczeniem płynu, bo niestety nie da się inaczej. Choć można też węże zaślepić, po części tylko wylać to, a przekonacie się, że po zalaniu środka czyszczącego, dowolnego jakiegoś do nagaru, który jest cały szlam wypłukacie z tego, a później skupcie się na drugiej kwestii, klapach wirowych, czyli całym kolektorze ssącym, który również prawdopodobnie może być w waszym silniku zabity. A w następnej części, jeżeli te elementy będą uszkodzone, czyli zabite nagarem i tak dalej, pozaklejane, będą miały wpływ na całą pracę silnika, co się odbije na pierścieniach, zaklejeniach, zatarciach i tak dalej, i tak dalej. Także trzymajcie się zdrówka, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!